wysoko. Patryk, cześć. Cześć. Trzeci obóz, rocznica twojego przyłączenia się do Piasta Gliwice. Rocznica, no tak. No i to jak to dzisiaj będzie? No. Zaczynacie wyjazd, o której czy jest tam pierwszy trening? Gdzie wyjazd 8:30, jedziemy na Węgry. Zobaczymy. Pierwszy był we Wronkach w Polsce. Teraz Węgry, mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniej. Ten we Wronkach dał nam moc na cały rok i jak się skończyło, wiemy. Jak będzie w tym roku? Myślę, że będzie tak samo. Jakie mam nastawienie? No zobaczymy, no boisko pokaże, co będzie. Już na pewno piłka mnie nauczyła tego, że już nie myślę. Patryka nie będzie dzisiaj z tobą, bo jest daleko we Włoszech. No, udało im się wygrać mecz wczoraj, to może będę jeszcze dłużej. Pozdrawiamy Patryka, tak? Pozdrawiamy Patryka. Z kim będziesz w pokoju w takim razie? Z Parzyszkiem, Patryka. Pan też zawodnikiem, tak? Pan też jest zawodnikiem. Tak, oczywiście. Na normalnie mistrz świata. Co tam masz w tym kartonie? Skarby mam. Aby jeszcze tu coś jeszcze może. Jedziemy na Węgry koło Budapesztu, Telki, miejscowość. Oczywiście. Czechy, czy przez Słowację? Przez Czechy, tu na Brno, Ostrawa, Brno, Bratysława, pod Budapeszt. I zjeżdżamy z autostradki na Telkinie. Ile kilometrów? 554 dokładnie. Ile godzin by się jechało? To gdzieś liczę, ze 7 godzin pojedziemy, postoje różne, tam jeszcze kawka czy coś po drodze. No, także na spokojnie, 7 godzinek na pewno. Szerokości. No i podziękował. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteś gotowy? Urodziłem się gotowy. A powiedz mi tylko, jak się czujesz? Jak mam? Tak, jak masz. A dobre. Cieszymy się na sustrenie. Ty rozumiesz? Tak. Proszę. Cieszymy się na sustredzenie, a dúfam, że się dobrze przyprawimy na Ligu Majstrów, a na nową sezonę. Powiedz mi, byłeś kiedyś w Telki na Węgrzech? Nie byłem jeszcze w Telkach, nie byłem tam. Okay. Cieszę się, poczuł som, że tam bardzo dobre, a dúfam, że... Dobre warunki, no to tak? Powodzenia. Dzisiaj jedziesz na obóz do Telki. Zgadza się. Przypominałem ci takie momenty, jak kiedyś jeździłeś na inne obozy, jak byłeś dzieckiem, przed jakieś kolonii i tak dalej. Ma to coś z tego, czy nie ma? Nie. Czas kolonii się skończył. Idziemy do pracy. Z Telki pamiętam jeden dzień w Budapeszcie. Bardzo sympatycznie spędziliśmy. A ten sam ośrodek, baza? Bardzo fajna. Podobno jest jeszcze lepsza. Nic, tylko trenować i ładować baterie. To ładujcie baterie. Dziękuję. No, byliśmy już latalem. Co pamiętasz? Mało pamiętam. Graliśmy z Puszkarz Akademii. Tak. Na stadionie Puszkarz. Bardzo ładny stadion. Jeden od najładniejszych stadion, który ja grałem. I hotel też jest fajny. Tam jest fajne, bo mamy hotel, obok hotelu jest boisko treningowe. Wszystko na miejscu. Tak. Cześć. Jak się macie? Dobrze. Gitara. Sebek, jak się masz? W porządku. Trzymasz się z najlepszymi, rozumiem, tak? No, spróbuję. No i... Television! Fajny guy. To czego wam życzyć? Zdrowia. Przede wszystkim i... Jak będzie zdrowie, wszystko będzie. Jestem pewny.